Klezmerski bankiet rozpoczynający tegoroczną majówkę w Kazimierzu Dolnym to porywający do tańca brzmienia, niesamowita atmosfera i wspaniała zabawa, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich gości. Impreza zorganizowana została z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia knajpy u fryzjera. Nie obyło się więc bez symbolicznego tortu ze świeczkami. Podczas bankietu korzystać można było z suto zastawionych stołów i dobrze zaopatrzonych barów. Niezapomniane wrażenia artystyczne zapewniały występy klezmerskich zespołów. Publiczność rozgrzewały kolejno Sound of Times, Rzeszów Klezmer Band oraz Die Cousine. Były tańce i wspólna zabawa, z godziny na godzinę coraz bardziej huczna. Zwieńczeniem wieczoru był koncert krakowskiej kapeli Kroke, jednego z najbardziej znanych polskich zespołów klezmerskich. W Kazimierzu Dolnym zespół Kroke gościł już wcześniej, podczas pierwszego festiwalu muzyki i tradycji klezmerskiej. Zarówno wtedy, jak i teraz publiczność kazimierska przyjęła go bardzo ciepło. No ale jakże mogło być inaczej, skoro, jak podaje prasa, na żywo są mrożąco krew w żyłach genialni. Na niepowtarzalny klimat, jaki tworzą muzycy po wejściu na scenę, składają się zarówno stroje artystów, białe koszule i czarne kapelusze, jak i muzyka. Muzyka, która czasem brzmi jazzowo, czasem współcześnie, a innym razem klasycznie. Muzyka pełna pasji, a równocześnie porywająca do tańca. Po prostu muzyka Kroke. Zapytać, czy według Pana zmieniła się jakoś popularność muzyki klezmerskiej? Na przykład w Kazimierzu zauważyliśmy, że muzyka klezmerska cieszy się coraz większym powodzeniem. W Polsce pytamy? W Polsce, za granicami. W Polsce, za granicami chyba jest tak, jak było, jakby nie bardzo się zmieniło. Natomiast ja myślę, że popularność samego klezmerstwa wzrasta wraz równolegle jakby z zainteresowaniem muzyką etniczną w takim szerokim bardzo rozumieniu. Myślę, że tak, że w Polsce jest to widoczny objaw. A czy muzyka wykonywana przez Kroke zmieniła się podczas tych wielu lat pracy? Bardzo się zmieniła. Dzisiaj akurat zagraliśmy chyba z premedytacją taki przekrój właściwie od początku do samego końca. Natomiast muzyka Kroke wyszła jakby z odrdzeni od samej tradycyjnej muzyki klezmerskiej. Teraz od jakby paru płyt, od dobrego czasu, przypuszczam, że od 10 lat są to tylko kompozycje Kroke, to co wykonujemy. I to jest jakby nasza wizja nie tylko klezmerstwa jako takiego, ale wizja świata muzycznego i tego, jak my interpretujemy różne zjawiska muzyczne na świecie. A jak Kroke czuje się w Kazimierzu? Bardzo dobrze, jak zwykle. Czyli Kazimierz jak najbardziej nadaje się na takie koncerty? To jest takie miejsce, gdzie jest intymnie, gdzie jest bardzo familiarnie, gdzie jest rodzinnie i każdy się tu musi czuć dobrze, na pewno. Tak bez, jak to się mówi, bezkarnie. W Kazimierzu Dolnym muzyka klezmerska bez wątpienia staje się coraz bardziej popularna. Wykonują ją tu różne zespoły, zarówno polskie, jak i zagraniczne, a jej zwolenników wciąż przybywa, czego dowodem jest rzesza fanów na Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmerskiej, który w kalendarzu imprez stałych miasteczka gości od 2006 roku.